Siemano ludziska, z tej strony Przemek Sprytny i witam was w kolejnym odcinku z gry FIFA World na moim kanale. Dzisiaj seria, której dawno nie było, a mianowicie losowe składy. Dziś skupimy się na klubach, czyli jeżeli wylosujemy zawodnika z Manchester United, to reszta składu będzie tworzona tylko i wyłącznie z Manchester United. Trzech zawodników, trzy różne zespoły. Zobaczymy, co z tego ciekawego wyniknie. Losujemy jednego srebrnego i dwóch złotych. Zaczynamy od złotej karty. Bolasie, lewy pomocnik, nie wiem, czy będzie mnie na niego stać. No mam nadzieję, że tak. Crystal Palace, właśnie zawodnikiem tego klubu jest ten oto zawodnik. Kolejna karta to karta srebrna, w niej Brithwood, zawodnik Southamptonu, no proszę. A więc zgranie na pewno nie będzie stanowiło tutaj problemu, z prostego względu, że jest to ta sama liga. Okej, zaczęło się naprawdę dobrze, ale czas na ostatniego zawodnika. Numer 3 jest nim Oskar, pomocnik ofensywny z Ligi Hiszpańskiej. Nie, to Liga Adelanta, więc zaplecze Ligi Hiszpańskiej, hiszpańskiej ekstraklasy. No i tutaj mogą zacząć się schody, no ale będę robił wszystko, aby połączyć ich w miarę dobrze, aby oczywiście zgranie wynosiło minimum 99%. No to dajcie mi chwilę i za moment widzimy się z gotowym składem. Okej, moi drodzy, tak obecnie prezentuje się moja podstawowa jedenastka. Nie powiem, że było łatwo stworzyć ten skład, bowiem napotkałem na różne problemy. No pierwszym z nich było to, że ustawiłem wszystko w formacji 4-1-4-1. Niestety po wejściu do gry FIFA World okazało się, że takiej formacji tam nie ma. No i wszystko musiałem przeinaczać na inną formację, a przez to zmieniać zawodników, aby zgranie było kompletne. I w końcu powstało ono, właśnie tak wyglądające 4-5-1, które... Oj, powiem wam, że nie wygląda dosyć solidnie. Największą chyba gwiazdą tego zespołu będzie wylosowany przez nas Bolasie, lewy pomocnik, który no statystyki ma naprawdę bardzo dobre. Jeśli chodzi o pozostałych graczy, no tutaj są to wielkie zagadki. Nie wiem, jak spiszą się obrońcy i pomocnicy plus napastnik, ci środkowi i ofensywni. No wyglądają tragicznie, bo tempo mają porażająco wolne, statystyki również jakoś wybitne nie są. No i w obronie również tempo słabe. Ratuje nas troszeczkę Vergini i jego kolega z lewej obrony Binom Williams, to na nich mogę polegać. No i zobaczymy jak to będzie. Czasami takie mecze pokazują nam, jakie perełki kryje w sobie gra FIFA. No zobaczymy, mam nadzieję, że będzie mi to dane przede wszystkim wygrać spotkania, a po drugie znaleźć właśnie jakąś gwiazdkę w tej drużynie, która zasługiwać będzie na pochwałę. No to co, za moment widzimy się w meczu. Okej, jestem już w grze, skład wygląda tak jak przed momentem, czyli udało mi się skompletować pełną jedenastkę, choć 100% zgrania nie udało się uzyskać z tego powodu, że w grze tej są formacje. Na kupowanie kart z formacjami nie zawsze jest możliwe, szczególnie jeżeli jest jeden albo dwóch zawodników na rynku transferowym, a nie chcę też po prostu bawić się w kupowanie formacji dla każdego zawodnika pod tą, w jakiej będę grał. W sumie nie ma to i tak większego znaczenia. 97 punktów zgrania, do tego zawodnik Jordi Gomez jest nie na środkowym pomocniku ofensywnym, a na środkowym pomocniku według oczywiście jego pozycji na karcie. No ale wszystko się zgadza, skład skompletowany. Oczywiście najdroższym nabytkiem w zespole był Bolasie, który kosztował mnie 20 tysięcy końców, a reszta zawodników to myślę, że koszt maksymalnie, w sumie ich łączna kwota to mniej więcej niż 10 do 15 tysięcy końców, bo no czasami jest tylko jeden zawodnik na rynku transferowym i trzeba po prostu wydać, tak jak na tego środkowego obrońcę Verginiego, 9 tysięcy akurat on kosztował, także był drugim najdroższym zawodnikiem w tym zespole. No i miejmy nadzieję, że sprawdzi się jego cena na boisku. Przechodzimy do meczu, w którym no miejmy nadzieję będzie działo się wiele. Statystyki nie powalają na kolana. Drugą złą wiadomością dla mnie może być fakt, że gram w lidze pierwszej. No i tutaj może być ciężko. No i oto skład mojego przeciwnika. Griezmann, Remy, Pogba, Kościelny, Rolis, czyli francuscy gracze, tak jak wskazuje nazwa przeciwnika. Może wielbiciel reprezentacji Francji. Ja również należę do tego grona, chociaż
Francja moim zdaniem już najlepsze lata ma ze sobą, kiedy grał Zidane, Aurier, Pires i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście mój ulubiony zawodnik, jakim był Fabien Barthez, bramkarz reprezentacji Francji. No to co, przechodzimy do samego spotkania. Mam nadzieję, że przeciwnik jest gotowy, bo ja tak, pełen stadion, kibice na pewno będą oczekiwać wielu dobrych akcji, no i przede wszystkim bramek. Startujemy! Przede wszystkim o co chodzi w tym spotkaniu? O to, aby jak najmniej strat zaliczyć, a jak najwięcej starać się oczywiście poza odbieraniem piłki próbować, no właśnie, bronić dostępu do własnej bramki. Miejmy nadzieję, że Vito Manon, były bramkarz Arsenalu Londyn, mi w tym pomoże. No i doświadczenie w, no właśnie, w obronie. Nie sprawdziło się tym razem. West Brown, no i Virginio zawiodli na całej linii. Staric wpakował piłkę do bramki, Manon w ogóle nie ogarniał sytuacji. Zobaczcie co on robi, nikt tym bramkarzem nie wychodził, a on po prostu biegnął w stronę chyba słońca, jak mówi tekst pewnej piosenki. Fatalne zagranie, to podanie miało iść w całkowicie innym kierunku. No i drugą dla mnie tutaj uciążliwością może być fakt, że ja zazwyczaj gram tylko i wyłącznie w formacji 4-1-2-1-2. Także na pewno poruszanie się zawodników na boisku będzie w tej formacji wymagało ode mnie większego zaangażowania, większej koncentracji. Przegrywamy, nie jest źle, trzeba się wziąć w garść i walczyć, chociaż jak widzicie, zawodnicy mi na to nie pozwalają. No i kolejna bramka stracona przeze mnie, tym razem w 17 minucie. Co mogę powiedzieć? Przeciwnik nie gra dobrze. Po prostu moi zawodnicy nic nie grają. Manon rzuca się z dwusekundowym opóźnieniem. No i w takim tempie to ja po prostu bramki ani nie strzelę, ani nie obronię własnej. Rzut rożny dla mojego rywala, no miejmy nadzieję, że nie skończy się to kolejnym golem z niczego. No na szczęście zagrożenia nie ma. Na statystyki mi się patrzeć nie chce, bo po prostu żałosne jest to, co ten skład robi, a właściwie czego nie robi, bo nie robi nic. No i już w pierwszej połowie przeciwnik przeprowadza jakieś zmiany. Griezmann i Staric schodzą z boiska, w ich miejsce zawodnicy, których nie kojarzę. Nie wiem, czym spowodowana jest ta zmiana, może rywal poczuł się zbyt pewnie i nie wiem, stara się pokazać nam, że o, jacy to jesteśmy słabi, zobaczcie co z wami robię, jadę was jak no i właśnie na tym polega fenomen tego składu. Oni nie potrafią nic, kompletnie nic, nawet przyjąć piłki. No ale na tym polegają losowe składy, łatwo przecież nie będzie. O to w tym chodzi, żeby pomęczyć się troszeczkę, starać się wyciągnąć maksimum ze składu, jakim się gra. Ja wątpię w to, abym w ogóle tym zespołem trafił choć jedną bramkę, tym bardziej, że sędzia jest głupi. Okej, Bolasie ma w tym momencie pierwszą okazję na to, by pokazać się w tym meczu i przede wszystkim pokazać również swoją wartość, bo do tanich zawodników należał. Jakiś lag w czasie meczu, serwery jak zawsze pokazują nam, że EA jest najsolidniejszą marką i firmą na świecie. Tak, tak, dbamy o swoich klientów, o swoich, no jakby nie patrzeć właśnie klientów, no bo właśnie. Zakończyło się spotkanie, będziemy więc musieli zagrać kolejne. Dzięki jej, feel the game, kocham to, uwielbiam granie na najwyższym poziomie. Jak to mówią, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W drugim spotkaniu mamy okazję się zrehabilitować, chociaż będziemy musieli oczywiście szukać rywala przez pół godziny, aż nie znajdzie nam normalnego zawodnika, a nie trenerowca. Boże, jakie EA jest żenujące. Okej, okay, mamy przeciwnika, no mam nadzieję, że tym razem uda nam się rozegrać spotkaniem Diego Costa, Staric na SPO, no proszę bardzo, Di Maria, naprawdę solidne skrzydła, no i żądło w postaci Diego Costa, a do tego solidna obrona i środek pola. No nie będzie to łatwy pojedynek, będzie to nierada wyzwanie dla mojego składu, który kosztował tyle, co sam niemalże Diego Costa, albo no mniej niż Angel Di Maria. No dobra, przechodzimy do meczu,
Za moment najciekawsze skróty z tego spotkania. No i niestety tracimy bramkę w 23 minucie po strzale Oskara. Co ja mogę więcej powiedzieć? No Manon udowodnił już w poprzednim meczu, że jest strasznie słabym bramkarzem. Obrona mu w ogóle nie pomaga w powstrzymywaniu ataków rywali. Jak widzicie, dowolnym odbiorem piłki moi zawodnicy zostają powstrzymywani. No nie jest lekko, nie powiem, że ten skład cokolwiek potrafi, bo jak na razie poza traceniem piłki i no i właśnie nawet brakiem dojścia do niej nie pokazuje się z żadnej dobrej strony. No ale jeszcze przed nami duża część tego meczu jeszcze przed nami. Jak widzicie teraz Vito Manon postarał się, chciało mu się, akurat teraz mu się chciało obronić cokolwiek w tym spotkaniu. Nie tracimy bramki z rzutu rożnego, to jest dobra informacja, chociaż pewnie za moment będzie jego powtórka. Tak, jest kolejna okazja dla mojego przeciwnika, no ponownie wychodzimy obronną ręką z tej sytuacji. No i czas na kontrę, czy będzie dane nam skontrować rywala? Póki co Roger zachowuje się naprawdę świetnie i... No i niestety zostaje powstrzymany przez Thibaut Courtois, z tego co pamiętam. Nie, to jednak Hugo Lloris w bramce mojego rywala i... No i cóż, nie pozostaje nam nic innego jak obejść się smakiem, a nie cieszyć się ze zdobytej bramki. Roger, co widzieliście po jego statystykach, snajperem najwyższej klasy niestety nie jest i chyba nie będzie. Boże, Boże, co to za obrońca? 79 tempa, niby tyle tempa ma ten brązowiak, a zachowuje się naprawdę tak, jakby miał tego tempa co najmniej 40. No, więcej wymagałoby się od zawodnika tej klasy, no ale dobra, nasz inform, Bolasie, czy tym razem wniesie czegoś, coś ciekawego do gry? Gdzie tam, no, on nawet z wodu nie chce robić, chociaż próbowałem zakręcić obrońcom. Przynajmniej wiecie, że na tego informa nie warto wydawać pieniędzy. Przegrywamy po pierwszej połowie. Nie potrafiliśmy nic wykreować w części pierwszej tego meczu. Przed nami druga połowa, a więc możliwość zrehabilitowania się przez moich zawodników po tak fatalnym początku. Chociaż czuję, że w tej połowie po prostu stracę kolejną bramkę. Tak jest! Diego Costa mija zawodników jak tyczki, a to świadczy tylko i wyłącznie o tym, jak wybitnymi zawodnikami są właśnie ci gracze. Drugie podanie na Birtkuta, który o dziwo znalazł się na pozycji snajpera. Ja jednak wolę grać dwoma napastnikami, jednym napastnikiem gra się ciężko, przede wszystkim jeżeli rywal ma w miarę ułożoną obronę, no to tym bardziej ciężej jest się przebić przez defensywę rywala, a jeszcze trudniej, kiedy ma się naprawdę strasznie wolnych środkowych pomocników. No, ten, który jest szybszy, ma 68 tempa, no to świadczy tylko i wyłącznie o wielkim potencjale mojej drużyny. Teraz kolejna okazja, ale na pewno wiedziałem, że mój zawodnik będzie powstrzymany przez Kościelnego, który jakby nie patrzeć należy do czołówki wśród najszybszych obrońców na świecie. Kolejne podejście, no podania również są fatalne, to jest po prostu parodia. No i kolejna okazja mojego przeciwnika i kolejna bramka. Bramkarz no tak jakby nie był obecny na bramce, a co mogę powiedzieć więcej o przeciwniku? Nie jest dobry. Gdybym miał lepszy skład, na pewno bym sobie z nim poradził. Po prostu no, potrafi grać na tyle w miarę ogarnięcie, że no, wykorzystuje błędy mojej formacji. W ogóle no, on nic nie musi robić, wystarczy, że wbiegnie w mojego zawodnika i już odbiera mu piłkę. Vito Manon, jak widzicie, to nie jest bramkarz, to jest po prostu widmo na bramce. Ręcznik powiesić można i równie dobrze będzie się spisywał co nasz goalkeeper. Jeśli chodzi o ten skład, jeden z najgorszych, jaki stworzyłem w serii losowe składy. No cóż, nie popisał się ani w pierwszym, ani w drugim spotkaniu. No co mnie w ogóle nie dziwi, bo
losując już tych zawodników, byłem pewien, że może być ciężko, no ale trudno, o to chodzi właśnie w losowych składach, by próbować, tym bardziej w pierwszej lidze, no nie, jakby nie patrzeć na wysokim poziomie, grać się równie dobrze co rywal. Nie udało mi się to, no mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będziemy mieć więcej szczęścia w losowaniu. Jeżeli chcecie oczywiście kolejne epizody tej serii, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i cześć!